Cześć. Zarażony materiałami reklamowymi Evolva dotyczącymi nowych kasków na iDeski oraz w sumie zawiedziony i zrażony troszeczkę siermiężnością ich oryginalnego kasku, który wyjątkowo mi nie pasuje, albo mam za dużą głowę, albo on jest źle zrobiony, natomiast też jego jakość jest taka sobie, postanowiłem zainwestować w lepszy kask. Na swoich stronach bardzo mocno promują Ruroka. To tak naprawdę jest kask na deskę snowboardową. Ale muszą współpracować dość dobrze, dlatego że jakiś czas temu udostępnili kod promocyjny na darmową wysyłkę kasku. I ostatecznie po wielu ciężkich myślach, bo kask nie należy do najtańszych, postanowiłem zainwestować. I przyszedł. Dlatego krótki unboxing. Otwórzmy go. Zobaczmy, co jest w środku. A, w zewnętrznym opakowaniu jest wewnętrzne opakowanie. Zawiera instrukcję ewentualnego zwrotu wraz z torbą umożliwiającą ten zwrot. To jest o tyle ważne, że Rurok deklaruje jednorazową, bezpłatną wymianę kasku kupionego online, jeśli jego rozmiar okaże się niedobry. To jest torba i nalepka. A tu mamy sam kask. Zobaczmy, co jest w środku. No, już mi się podoba, że jest w pokrowcu. Pudełko odłóżmy na bok. Są papiery z nalepkami. Jakieś dodatkowe naklejki. Teraz otwierasz do butelek w kształcie kasku Ruroka. To są właściwie materiały reklamowe wraz z instrukcją obsługi. Wszystko to jest dostępne na stronach internetowych Ruroka, całkiem dobrze. Więc to jest właściwie tylko formalność. Nalepki. Wspomniany otwieracz. A te malutkie czarne nalepki to jeszcze się pewnie okaże, do czego są. Kask przychodzi, jak widać, w pokrowcu. To jest bardzo użyteczne, bo fajnie jest go wtedy przechowywać. Wygodniej. Otwórzmy go. Dobrze zabezpieczony. Siatka foliowa. Dodatkowa torba. Zawartość torby. Dobrałem kolorystykę z elementami złota, ponieważ Bamboo GTX ma takie złote dodatki, a to był kask, który miał w miarę atrakcyjną cenę jeszcze. Dlatego stwierdziłem, że może warto pójść w tę stronę. Żadne inne kolory mi nie odpowiadały.
ładny przedmiot. Poza samym kaskiem w zestawie. Jest daszek mocowany tutaj. Ciekawostka, jest mocowany na standardowe złącze GoPro. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Po zdjęciu daszka można zamontować GoPro bezpośrednio na kasku. Nie trzeba żadnych przyjściówek, naklejek, niczego. Zawiera zestaw jeszcze szczękę. To był jeden z głównych powodów zakupu. Wszyscy, którzy się interesują, wiedzą, jak to działa. Oraz powinien zawierać gogle w kolejnym poprawce. Wszystko. Pozdrawiam. W trakcie testowej jazdy jestem gotów potwierdzić, że jest wygodniejszy.